Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie pozdrawiam. Drodzy Państwo, drodzy telewizowie, jeszcze jesteśmy wciąż w Wielkim Poście. Zobaczmy, ten Wielki Post już tak naprawdę dobiega końca. Dzisiaj mamy szóstą niedzielę tego świętego czasu i już od dzisiaj, za tydzień będziemy przeżywali święta, wielkanocne święta zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak powiedziałem w ubiegłą niedzielę, najważniejsze w roku kościelnym. Dlaczego? Dlatego, że jak powiada święty Paweł, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara, nasze nauczanie, nasz trud, to wszystko byłoby daremne. Chrystus zmartwychwstaje i poprzez swoje zmartwychwstanie zrywa więzy śmierci, piekła i szatana. Wracamy do dzisiejszej niedzieli. Jest to oczywiście, jak powiedziałem, szósta niedziela. Jest też 10 kwietnia, a więc wciąż jeszcze początek tego właśnie nowego miesiąca, miesiąca wiosny. Ale dzisiejsza niedziela, jak Państwo wiedzą, jak Państwo widzą, jest taką bardzo szczególną niedzielą. Właśnie to, co ja trzymam w swojej dłoni, to nazywa się palmą. Dlatego właśnie dzisiejsza niedziela nazywa się niedzielą palmową, bądź też niedzielą męki pańskiej. Niedzielą męki pańskiej. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj w kościele podczas każdej mszy świętej zamiast homilii, czy w miejsce homilii, jest czytany opis męki Pana Jezusa Chrystusa. Jest to opis dosyć długi, chyba że przyjmiemy jakąś wersję krótszą, ale jest to opis, który wystarcza, żeby właśnie stał się taką właśnie homilią, która jest bezpośrednio przekazywana z Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Niedziela Męki Pańskie, czyli właśnie niedziela, która opisuje to, co przeżył Jezus Chrystus w ostatnich dniach swojego życia na ziemi jako człowiek w ludzkim ciele. Dzisiejsza niedziela jest właśnie niedzielą także palmową. Dlaczego niedzielę palmową? Dlatego, że właśnie dzisiejsza niedziela przypomina nam uroczysty wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Gdy Jezus wjeżdżał do tego świętego miasta na osiołku, wtedy witali go mieszkańcy tegoż miasta, mieszkańcy dorośli, ale także dzieci, a zwłaszcza chłopcy, i śpiewali na cześć Jego: Hosanna synowi Dawidowemu, niech żyje król, niech żyje nasz Zbawca. I oczywiście mieli w swoich dłoniach gałązki oliwne, mieli w swoich dłoniach tak zwane palmy, i właśnie te gałązki oliwne rzucali pod Jego nogi, by w ten sposób wyznać w Niego wiarę, by w ten sposób uznać to, że On jest królem, że On jest ich Panem. Oczywiście to uznanie było bardzo takie przelotne, bo ci sami, którzy krzyczą w niedzielę palmową, niech żyje Chrystus, kilka dni później, podczas właśnie, o czym za chwilę będę mówił, podczas Wielkiego Piątku będą krzyczeć tymi samymi ustami: Hosanna, już nie Hosanna, ale na krzyż z Nim, na hańbę, na zatracenie. Kochani, rozpoczynamy w ten sposób Wielki Tydzień. Wielki Tydzień, sama nazwa wskazuje, że wszystko, co w tym tygodniu ma charakter wielki, oczywiście cały Wielki Post jest Wielkim Postem, ale ostatni tydzień jest takim szczególnie Wielkim Postem, który określamy Wielkim Tygodniem, bo co dokona się właśnie w takim Wielkim Tygodniu jest naprawdę bardzo wielkie, jest czymś, co jest fundamentem naszego zbawienia. I tak, dzisiejsza niedziela, jak właśnie wiemy, jest to niedziela palmowa, niedziela Męki Pańskiej. Jutro Wielki Poniedziałek, pojutrze Wielki Wtorek, potem Wielka Środa i po Wielkiej Środzie rozpoczyna się tak zwane Triduum Paschalne, a więc Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Każde z tych dni ma bardzo ważne przesłanie, ma bardzo ważną treść. Jak powiedziałem, w każdym z tych dni jest fundament naszego zbawienia, naszej wiary, naszego chrześcijaństwa. I tak, jeżeli chodzi o Wielki Czwartek, wiemy, że to jest dzień ostatniej wieczerzy. Właśnie wtedy Jezus spotyka się z uczniami, z apostołami i podczas tej ostatniej wieczerzy dokonuje czegoś bardzo ważnego. Przemienia chleb w swoje ciało i przemienia wino w swoją krew. Właśnie wtedy sprawuje pierwszą Eucharystię, wtedy ustanawia Najświętszy Sakrament i wtedy ustanawia też sakrament kapłaństwa. To wszystko, co się dzieje podczas ostatniej wieczerzy, to jest taką pierwszą mszą świętą. I oczywiście te słowa, zwłaszcza te słowa, to czyńcie na moją pamiątkę, to właśnie są te słowa, które ustanawiają sakrament kapłaństwa. Dlatego też dzisiaj, no w zasadzie nie dzisiaj, ale w najbliższy czwartek, my kapłani wyrażamy ogromną wdzięczność za dar kapłaństwa. Prosimy Was, ludzi, o to, żebyście modlili się w naszej intencji, żeby nasze kapłaństwo było posługą pełną oddania, pełną wiary, pełną miłości i pełną też odpowiedzialności, żebyśmy byli kapłanami, którym bardzo wiele dane i od których w związku z tym się bardzo wiele
wiele wymaga. Ja wiem, że my podpadamy u Was bardzo często. Ja wiem, że to, co słyszycie na nasz temat, czy czytacie, czy oglądacie, to jest bardzo bolesne i dla Was, ale zwłaszcza dla nas. To w nas uderza, w nas. Dlatego też dzisiejszy, ten właśnie Wielki Czwartek, jest to okazja do takiego rachunku sumienia, takiego remanentu, żebyśmy też jako kapłani umieli stanąć w prawdzie, jak właśnie ci faryzeusze z ubiegłej niedzieli, kiedy to właśnie Chrystus do nich powiedział, kto z Was jest bez grzechu. Mamy stanąć w prawdzie bez względu na to, jaka ta prawda jest i mamy prosić Boga, Bogatego Miłosierdzia o przebaczenie i modlić się o to, żebyśmy byli kapłanami na wzór serca Jezusowego, żeby nasze kapłaństwo było takim kapłaństwem naprawdę cudownym, żebyście wy tym kapłaństwem byli zachwyceni, a nie zniesmaczeni, nie, żebyście nie byli gorszeni tym, prawda, bo czasem tak bywa, że właśnie my swoim zachowaniem czy swoim postępowaniem nie zawsze dajemy dobry przykład, a wy nie zawsze jesteście z tego, kochani, zadowoleni. Dlatego też Wielki Czwartek to jest taki czas, który właśnie stawia nas, kapłanów, wobec nas. Prosimy Was o modlitwę i jednocześnie okazja tego, żeby przeprosić za to, że nie zawsze jesteśmy tacy, jakimi być powinniśmy. Wielki Piątek to dzień śmierci Pana Jezusa, to właśnie dzień, kiedy nie mam mszy świętej, to właśnie ten czas, kiedy Chrystus umiera na krzyżu. No i oczywiście jest to też, przypominam, dzień takiego wielkiego postu, w sensie, jeżeli chodzi o pokarmy, postu ścisłego, jemy raz dosyta, ewentualnie pozostajemy o chlebie i o wodzie. I oczywiście Wielka Sobota, jest to tak zwana cisza grobowa. W tym dniu przychodzimy do kościoła, żeby poświęcić pokarmy i żeby oczywiście potem tymi pokarmami, zwłaszcza jajkiem, podzielić się podczas świętania wielkanocnego jajkiem jako znakiem nowego życia. Oczywiście, jeżeli chodzi o Wielką Sobotę, ona kończy się już właśnie tym radosnym akcentem, tym radosnym śpiewem Alleluja, Chrystus żyje. Ale zanim to nastąpi, jeszcze przed nami Wielki Tydzień, a dzisiejsza niedziela, niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej, będzie okazja do tego, żebyśmy Chrystusa sobie powiedzieli, że kochamy Jego, że Jego cierpienie traktujemy bardzo poważnie, że w Jego krzyż patrujemy się w nadzieję. To nadzieją naszego zbawienia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na ten nowy, ostatni, rozpoczynający się tydzień Wielkiego Postu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zostańcie z Bogiem.